to nie zniknęło do dzisiaj i zawsze było jej super wyróżnikiem. To jest najbardziej smutny element tej historii. To jest to, co się dzieje u Dody. Stała się trochę inną postacią sceniczną. A teraz hit tej całej analizy głosu. Jest to bardzo ryzykowny ruch z mojej strony. Pani Doda jest bardzo szanowaną postacią i kontrowersyjną i ma wielu bardzo wiernych i lojalnych fanów. A ja teraz będę rozkładać na czynniki pierwszy jej głos i anoż widelec łyżka powiem coś, co się nie spodoba. To jest jakby, jak to się mówi, occupational hazard, czyli ryzyko zawodowe. Ale muszę zaznaczyć bardzo, bardzo ważną kwestię, że zawsze staram się być super obiektywna i staram się nie krytykować, a bardziej opiniować i ewentualnie oceniać. Tak, więc jakby to jest dla mnie istotna kwestia, to rozróżnienie i będziemy dzisiaj analizować głos Dody od początku jej kariery, nawet przed jej karierą, zanim jeszcze była znana, do teraz. I teraz muszę powiedzieć bardzo ważną kwestię, że od razu zapowiadam taki mały spoiler, że mam poczucie, że dopiero w tym roku coś kliknęło i coś jest inaczej. I trochę żałuję, że nie robię tego za 10 lat, ale za 10 lat zrobię to pewnie kolejny raz i będzie to uzupełnione, te najnowsze, najświeższe informacje i to będzie jeszcze cenniejsze. Więc analiza głosu Dody. A jak mnie jeszcze nie znasz, to cześć, jestem Gosia, jestem nauczycielką śpiewu, trenerką głosu, pedagogzką wokalną i uczę ludzi śpiewać zdrowo, pięknie i z duszą, czyli tak, żeby było bezpiecznie dla ich ciał, żeby nic tam się nie spinało. Dzisiaj o tym będziemy dużo gadać w kontekście głosu Dody. Pięknie, czyli tak, żeby się podobało. O tym też będziemy dużo gadać i z duszą. O tym będziemy dzisiaj mniej gadać, bo Doda jest bardzo autentyczna i zawsze była. Więc jakby tutaj check. A reszta? Musisz obejrzeć analizę. Let's go! Miejsce dla królowej. Queen Doda. Zapraszamy. Pierwszy występ to jest 12-letnia Doda, prawdopodobnie 12-letnia, bo tutaj mam napisane 14-letnie, ale to był niby 96, więc jednak 12-letnia. Słuchamy. Im jest piosenka o dziewczynce, co charakter wstotny kryła w słodkiej mince. Nikt z dorosłych nie przypuszczał, mówiąc szczerze, my czasami chęć do figli, a nie. Okej. Kilka rzeczy, które słychać na samym początku bardzo wyraźnie. Jest super czysto, w sensie żadnych błędów intonacyjnych Doda, ma fantastyczny słuch muzyczny i pięknie operuje głosem. Jest bardzo piękna konsekwencja brzmieniowa na całej skali. Słyszymy dźwięki wyższe, słyszymy dźwięki niższe i słyszymy, jak one wszystkie należą do tej samej parafii. Są jakby w tej samej bajce i mają te same charakterystyki brzmieniowe, czyli są właśnie dźwięczne, są na ładnych, zwartych fałdach głosowych, są bez zacisku, są, można powiedzieć tak technicznie, zmiksowane, w sensie dzieci tak śpiewają. Śpiewają dobrze najczęściej. No i przede wszystkim to, co zatrzymałam, niesamowita charyzma sceniczna, magnetyzm i piękna ekspresja na twarzy. Tu jest taki piękny fragment. Mówiąc szczerze, my czasami chęć... Te brwi i oczy. I nikt nie wiedział, co pani tkwi. Pięknie. Duszy paska, śmiechem hi, hi, hi. No i jeszcze jest super dykcja. Coś, co teraz Doda nie jest z tego znana, albo ostatnio nie była z tego znana. W tamtym czasie dykcja była fenomenalna, wszystko się działo w dobrym miejscu. I jeszcze taka ostatnia uwaga, że 12 lat to jest taki niesamowicie piękny wiek, w którym, już teraz może to się dzieje troszkę wcześniej, ale ja pamiętam, że 12 lat to był chyba pierwszy raz, albo 13, w którym w ogóle zauważyłam, że mam jakiekolwiek ciało. W sensie, że to jest moment, w którym dziewczynki jeszcze nie myślą o tym, że ktoś na nie patrzy, że mogą być ładne, czy szczupłe, czy może trochę bardziej przy kości. Jakby dziewczynki o tym nie myślą w tym wieku. Więc te 12 lat to jest taki cenny moment ostatniego takiego zachowania naturalności. W takim sensie, że dzieci jeszcze nie wiedzą, że są oceniane. I to jest fantastyczny moment. Kolejne nagranie. Doda lat 14 śpiewa Być kobietą. I dostaje się do Teatru Buffo. Tym występem. Podobno. Być kobietą marzę, ciągle będąc dzieckiem. Być kobietą, bo kobiety są występne i zdradzieckie. Być kobietą... Okej, tutaj na pierwszym wstępie od razu słychać, że mutacja nastąpiła
albo jest w trakcie. Dziecko, zdrowe fałdy głosowe, naturszczyk, to jest szybkie rozwinięcie. Kobiety też przechodzą mutacje, bardzo ważne. Mutacja fizjologicznie polega na tym, że na fałdach głosowych z budowy trzywarstwowej, czyli mięsień głosowy, blaszka właściwa, tkanka łączna i nabłonek. To są trzy warstwy fałdu głosowego przed mutacją. Potem następuje mutacja i blaszka właściwa, czyli ta tkanka łączna, środkowa część fałdu, rozdziela się na trzy części. I to jest jakby proces mutacji, czyli głos mężnieje, z dziecięcego przechodzi w głos dorosły, głos dojrzewający, i to powoduje w pierwszych fazach mutacji i u chłopców, i u dziewczynek niezdolność koordynacji na fałdach głosowych, chyba że człowiek ma być naturszczykiem, jest naturszczykiem z niewiadomego powodu, bo nikt tego nie wie dlaczego, i wtedy ta koordynacja jest cały czas fantastyczna. I teraz osoby przed mutacją, naturszczycy, najczęściej i o zdrowych krtaniach, nie potrafią robić falsetu. W sensie, nie jest to w ogóle w ich naturze, żeby śpiewać z powietrzem, bo to nie jest prawidłowa fonacja. Więc kiedy słyszę falset, czyli dźwięk z powietrzem, to jest bardzo wyraźny wskaźnik tego, że mutacja nastąpiła lub jest w trakcie, bo wcześniej nie było słychać żadnego powietrza w głosie. To tak po nerdowsku. Wciąż dostawać listy, róże na bankietach, wernisażach, pokazywać się codziennie, być kobietą, ta tęsknota się niekiedy budzi we mnie. O, okej. Okay. To był taki piękny moment tego dołu we mnie, kiedy nagle było zwarcie, była koordynacja, było pięknie. Góra jest bardzo niepokojąca w takim sensie, że to raczej jest głos w trakcie mutacji. Albo tuż, tuż, tuż po, bo tutaj jeszcze nie ma żadnej koordynacji i ta góra była bardzo niezgrabna. To był taki moment takiego przeskoku. W wernisażach pokazywać uwaga się codziennie, być kobietą. Codziennie i coś tam... Coś się dzieje na fałdach głosowych, co sugeruje, że właśnie jesteśmy w trakcie mutacji. Albo tuż po, jeszcze się nie nauczyliśmy nowej koordynacji tych jakby większych przestrzeni i jakby grubszych warstw i więcej warstw, jakby o co w ogóle chodzi. Ale nadal jest przepiękna dykcja. Się niekiedy budzi we mnie. Piękny duch. On też sugeruje, że ona pozostała przy swoim piersiowym, nie uciekła od niego. Chcą być kobietą, przyjaciółki, niech nie milkną. Czas, gdy płynie w rytmie walca dziennie. O, pięknie też frazuje tutaj i rytmizuje słowa. Jakiś romans niebanalny, kobietą w dobrym stylu, Boże, daj mi. Oczywiście ten urok, czar, magnetyzm to jej super siła, super mocna strona od samego początku. To nie zniknęło do dzisiaj i zawsze było jej super wyróżnikiem. Także to jest taka bardzo ważna rzecz. Gdzieś wyjeżdżać niespodzianie, coś porzucać bezpowrotnie, chować serca twardym panom, pewną siebie być okropnie. Może muzą dla poetów, adresatką wielkich wzruszeń, być kobietą w każdym calu, kiedyś przecież zostać muszę. O, jeszcze piękne ę. Teraz już tak się raczej nie śpiewa. Tak a propos, wszystkie ę i ą, te jakby nosowe wykończenia, w śpiewie rzadko występują i raczej się tego nie robi. Często mi zwracacie uwagi, że tak kończę końcówki, dlatego że po prostu w śpiewie też tak się robi. No ale nieważne. Pojawia się trochę pozornie w tym niezgrabnym falsecie i przez niego, i dzięki niemu pojawia się fajna nowa różnorodność i kontrastowość, której wcześniej nie było. Wcześniejszy występ, ten bardzo młodziutki, był bardzo jednorodny i przez to delikatnie mało wrażeń, może mniej wrażeń. Teraz jest dużo więcej wrażeń, bo Doda zyskała, jeszcze wtedy Dorota, zyskała bardzo dużo, Dorotka, o cute, zyskała bardzo dużo możliwości brzmieniowych, bo może zaśpiewać bardziej falsetem, może zaśpiewać miękką głową, może zejść na dół do piersi i już ma trzy opcje. I w tym momencie też dziewczynki i też zresztą chłopcy mają zawsze jedną z dwóch opcji. Albo poddać się tej kontrastowości i tej niepewności, gdzie ten dźwięk pójdzie, co się z nim stanie, jakby gdzie on dopłynie w trakcie śpiewania i puścić go i zaufać, że on znajdzie swoją drogę. To jest lepsza opcja. Albo druga opcja, upewnić się, że masz kontrolę nad tym i zacząć decydować za głos, co on ma robić. I wtedy najczęściej głos wychodzi bardzo konsekwentny, jakby ustawiony w jednym konkretnym miejscu.
i niestety też kontrolowany, czyli lekko zaciśnięty albo bardzo zaciśnięty. I to są te dwie drogi. Dlaczego ktoś miałby wybrać tą drugą, kontrolującą? Najczęściej dlatego, że na przykład dostaje się do jakiegoś dużego teatru i wymaga się od niego występów i bycia na scenie, czyli cały czas ktoś wymaga jakości i standardu i nie może sobie pozwolić na to, żeby było niepewnie i nie wiadomo jak wyjdzie. Idziemy dalej. Teraz mamy 19-letnią Dodę. 5 lat później posłuchajmy fragmentu. To jest jeden z najlepszych występów Dody, który słyszałam jakby w ogóle. Ta piosenka. Kosmos. Genialne brzmienie. Genialne brzmienie. Super konsekwencja. Zero niepewności. Ale też genialna energia. Mam poczucie, że powietrze płynie szybko. To jest taki flow w głosie, ale nie flow w uldze, tylko flow w szybkości przepływu. I też jest duże ciśnienie tego powietrza, ale jest też dobre rozłożenie ciśnienia na twarzy i w ciele. W sensie, że głos nie cierpi z powodu podwyższonego ciśnienia. No i jakby to, co słychać, to słychać, że Doda od tamtego momentu, kiedy mutacja nastąpiła, i teraz, która z dróg, tak? No bo dziewczynki albo chłopcy, którzy nie śpiewają i nie mają żadnego oczekiwania nad sobą, że będą jakoś brzmieć, będą mieli jakieś konkretne, ustalone brzmienie, najczęściej nie zdają sobie nawet sprawy, co w tym głosie się dzieje i pozwalają, żeby ten głos tak po prostu, o. I potem na przykład zaczynają śpiewać w wieku 30 lat i nie mają żadnych takich naleciałości kontrolujących. Mogą mieć swoje takie, taką surowość, taki nieociosany ten głos, może nie wie, co dokładnie robić, ale na pewno nie jest on kontrolujący. Natomiast ta druga droga jest wybrana przez osoby z oczekiwaniem. I tutaj słychać u Dody, że cały czas jest ciśnienie. Brzmienie jest przepiękne. Konsekwencja brzmieniowa cudowna. Jest ten głos dobrze zwarty, jest on też, powiedziałabym, tak w stylu beltującym, w sensie raczej właśnie więcej masy dźwiękowej niż mniej. Nie jest on lekki, głowowy, tylko cały czas jedzie na jakby na full. I właśnie jedzie tym ciśnieniem. I normalnie, gdyby ciśnienie było, a ciało było zamknięte energetycznie, albo właśnie bez przepływu, to ciśnienie zrujnuje głos po prostu w 6 miesięcy i stracisz, i jakby już nie odzyskasz w ogóle. Że masakra i rehabilitacja i potem, no, tragedia. Ale jeżeli na dużym ciśnieniu jest też energia w ciele i jest otwarcie na przepływ powietrza, to jakby da się to udźwignąć. I Doda teraz umie to udźwignąć. I ta pierwsza piosenka tego koncertu jest po prostu najwspanialszym występem Dody ever. Idziemy do kolejnych piosenek. O, i tu pojawia się bardzo ładna lekkość. Nawet jest vibrato na końcu. Tu na razie chciałam powiedzieć, że jest doskonale i nic nie słychać podejrzanego, ale w tym drugim coś tam delikatne przesłanki mówiące o dociążaniu, o tym żłobieniu kolejnych, o których ja mówiłam dawno temu, że Doda ma takie kolejne w głosie, wyżłobione, w które wpada i ten głos nagle z jakiegoś takiego swojego toru przenosi się gdzie indziej. Zaczęło się wtedy, ale bardzo delikatnie. I pierwsza kolejna. Tak jakby dociążany sztucznie głos. I nagle słychać, że głos jakby
już jest przeciążony i nie wytrzymuje. To są drobne momenty w tym koncercie, bo za chwilę pojawia się znowu jakiś inny głos, lekki, jasny, i on tak jakby odciąża i znowu przywraca przepływowość w ciele Dody i nagle znowu jest dobrze. Ale te kolejny mają taką zasadę, że im częściej padasz kolejny, im częściej jest manipulacja brzmieniem, żeby osiągnąć taki wygar, taki rockowe coś, co ona chyba chciała wtedy robić, to tym częściej to się dzieje i potem nie da się tego powstrzymać. To jest jak takie samo nakręcające się perpetuum mobile. Że to jest... częściej, tym częściej tak jakby. Jak jest nisko, nie przeszkadza, bo głos udźwignie to. Ale górne dźwięki są bardzo wyczulone na duże ciśnienie. I chyba dla mnie najgorszą rzeczą w tym jest to, że jej głos traci taki polot. Traci taki blask naturalny, który miał wcześniej. Nawet w tej pierwszej piosence tego koncertu ten głos miał blask i nie był ciężki, dociążany w sensie. Był mocny, był super silny, był spektakularnie brzmiący i dźwięczny i po prostu wspaniały. A potem w momencie dodania tego jeszcze większego ciśnienia i obniżenia krtani, bo obniżenie krtani też jest reakcją na wysokie ciśnienie bardzo często, i nagle jakby to skutkuje utratą takiego polotu naturalnego. To chyba jest, nie wiem czy najgorsze, bo najgorsze to by wtedy było wartościowanie, ale na przykład dla mnie personalnie to jest najbardziej smutny element tej historii, że może nie było obok wtedy osoby, która by zauważyła tą tendencję i na czas w 2003 roku jakoś zmieniła trochę kierunek, pomogła Dodzie troszkę inaczej, dała opcję, dwie, że może to ciśnienie nie potrzebuje obniżenia krtani, może można zmniejszyć ciśnienie, może coś inaczej, no ale z drugiej strony Doda robiła co chce, więc... Soku. I jeszcze jedna piosenka z tego koncertu... Jest ciśnienie, ale jeszcze głos umie się rozciągać. Dźwiga to. To jest delikatnie inny głos niż z początku koncertu. Jest 40 minut później, oczywiście, że się zmęczy, ale głos, w którym ciśnienie jest zarządzane dobrze, głos, który dobrze zarządza ciśnieniem, nie będzie aż tak ciężki w tym rozciągnięciu. Miałam wrażenie, że to rozciągnięcie, góra bardzo dużo ją kosztuje tutaj. Zrobiła ją wyśmienicie i jeszcze udźwignęła to i super, ale że to dużo kosztowało, że to nie było bezkosztowe. Kolejny występ. 3 lata później i tutaj pojawia się pierwszy moment nowego stylizowania dźwięków. Okej, okay, to mi się najbardziej podobało z tego chyba całego występu, szczerze powiedziawszy, w sensie ten krzyk. Krzyk najczęściej, w sensie krzyk, wołanie, nie krzyk ze strachu, bo ten może być zaciśnięty, ale ten takie wołanie do publiczności, super naturalne, super autentyczne, jasne brzmienie. Doda ma jasne brzmienie. Doda nie ma niskiego, grubego brzmienia naturalnie. Ona ma siłę, ona ma moc, ale też jej domeną jest naturalnie jasność. I to było słychać w tym krzyku. To jest jej autentyczny, prawdziwy głos. No i jakby to chciałam tylko powiedzieć. Powiem wam szczerze, że nigdy wcześniej tej piosenki nie znałam. Excuse me, what? Interesting. Ale po dokonaniu analizy i przesłuchaniu tych piosenek wiele razy, już znam. Tu pojawia się to, co powiedziałam, manipulowanie brzmieniem poprzez manipulowanie samogłoskami. Bardzo ciekawy zabieg, który Doda robi. Możesz mieć każdego i potem bo, słowo bo, ale to nie jest słowo bo. U niej to jest bao. Posłuchaj. To nie było czyste o. Może przesadzam, że bao, bo to nie było bao, ale to było bo. To nie było bo. I nasze polskie ucho jest super wyczulone na te zmiany samogłosek, albo przynajmniej powinno być, albo może być.
mamy tą zdolność. I normalnie jakby my rozumiemy, co ona śpiewa. Jeszcze wtedy, potem już nie zawsze. Ale rozumiemy, ale czasami musimy się lekko domyślić, że to było bo to nie było czyste bo. I to jest jej droga do zmiany brzmienia. Bo gdyby ona śpiewała bo, to ten głos byłby prosty. Nie miałby tego zadziora, bo twang się robi na płaskich samogłoskach, więc ona musiała spłaszczyć, żeby zrobić tą taką bo. Przepraszam, cringe. Ale jakby musiała zmanipulować, żeby osiągnąć swój efekt. Jest jasność w głosie i potem jest to obniżanie, krtanie, żeby było ciężej, było grubiej. I to cały czas, ale tutaj jeszcze te kolejne są nadal jeszcze wyborem. To jest kwintesencja tego, że to jest taki ostatni moment, w którym jej głos reaguje z lekkością na to, co doda żąda od niego. Czyli doda chce właśnie bardziej z takim wygarem, chce zadziornie, chce tak bardziej bezczelnie, chce jakby ten swój image przekazać też w śpiewaniu i głos reaguje dobrze i głos jakby idzie za tym przewodnictwem. Naturalnie, kiedy doda nie manipuluje, to głos jest jasny, ale potem wchodzi w kolejne i jest ciemny. Jest! Takie drobne rzeczy, a ta kolejna się po prostu pojawia. I znowu jasno. Ale to było jasno. Nie musiało być więcej. I generalnie ja lubię głosy niezmanipulowane, więc dlatego od zawsze moją preferencją było, kiedy Doda śpiewała naturalnie. I jakby stąd też pierwszy raz, kiedy słuchałam Dody tak poważnie i zrobiłam reakcję tutaj na YouTubie, to był jeden z tych pierwszych filmów moich reakcjowych, chyba 3-4 lata temu, to była moja jakby główny postulat. Dlaczego tak dużo jest zmian i dlaczego ten głos nie umie być konsekwentny. No dlatego, że te kolejne się stały tak wyżłobione. Teraz jeszcze to jest wybór. Jest jasno, super, lubię ten moment. Kolejna. Jasno. Mała kolejna. Kolejna dla mnie, to może też wyjaśnię, to jest obniżenie krtani. Przede wszystkim. Okej. Okay. Przede wszystkim to jest obniżenie krtani, dodanie ciśnienia i poszerzenie głosu. Zamiast zostawić go w tym miejscu i jakby przeniesienie miejsca rozbrzmiewania z normalnego miejsca z przodu do tyłu. W tym też momencie, kiedy ten głos jest już delikatnie kontrolowany, manipulowany, pojawia się też delikatny zanik dykcji. Bardzo często jest mam to gdzieś, a nie mam to gdzieś. Takie drobne rzeczy, ale... Ach, nieważne. Tak, to jest takie gdzie. Nawet nie jest gdzieś, tylko gdzie. I to jest takie, wydaje mi się, że na tym etapie to jest stylistyczne. Że Doda chciała mieć wizerunek, że ma wywalone, więc jakby to, że mam wywalone, znaczy, że też na przykład mam w tyłku dykcję. Że to jakby to mogło być część tej stylistyki. Potem jest 2009 rok i 25-letnia Doda już ma mało opcji. Kolejne są bardzo głębokie. Na początku wierzysz, że jest za niego plan. Mam wrażenie, że stylizowanie zajęło miejsce śpiewania. Pierwsze problemy z intonacją. Zazdrość w ludziach płodzi mnie. On chce, byś zawrócił z drogi swej. Słyszysz? Jakby to nie chodzi o to, że ona, bo już ustaliliśmy na samym początku. Fantastyczny słuch muzyczny, piękne predyspozycje ciała, wokal brzmiący, dźwięczny, wszystko gra. Ale w momencie, w którym kolejne stają się zbyt głębokie, głos choćby chciał i po prostu starał się na maksa,
to głos, który nie wie, gdzie jego właściciel głosadza, jakby gdzie ten głos ma pójść, to po prostu nie może śpiewać czysto. Nie da rady tak szybko zmieniać tylu elementów naraz. To tak jakbyś prosił o zmianę biegów, a jednocześnie przesiadał się z fotela kierowcy na pasażera i jeszcze zamykał pudełko, nie wiem, z naleśnikami, które zrobiłeś w domu i otwierał chipsy. Jakby wszystko w tym samym czasie. I po prostu jasne, że trafisz w drzewo, nie? Matko jedyna, nie, no idziesz do domu, naprawdę. Nie, ja idę, Małgosiu, naprawdę. No to siwy dym. No. Więc głos po prostu nie wyrabia. On chce, byś zawrócił z drogi swej. Nie daj się, ludzie, niech swoje myślą, nie daj się. Delikatnie pod dźwiękiem. Warto być zawsze tylko sama. Pod dźwiękiem, w sensie delikatnie nieczysto, za nisko, tak jakby głos nie wyciąga, bo jest napięty, bo już dawno nie był w przepływie, bo przepływ wymaga puszczenia kontroli, wymaga pozwolenia na przepływ energii przez ciało, na przepływ powietrza przez ciało, przez fałdy głosowe i wtedy głos naturalnie brzmi i śpiewa czysto i jest dokładnie tam, gdzie ma być. Ale w momencie, w którym my tak dużo zmieniamy naraz i to ciśnienie też się zmienia, bo przez obniżanie, podwyższanie krtani, zmienia się relacja ciśnienia ze zwarciem, więc jest cały czas zmienne ciśnienie, jest cały czas nierówne i głos po prostu nie ogarnia, więc potem na przykład jest nieczysto, jest napięte, jest jakaś wewnętrzna walka. Kolejna. Ta góra była zarąbista. Kolejna. Ta góra brzmi trochę jak ta młoda Doda jeszcze sprzed 6 lat. Słychać, że ona ma tą pamięć tego przepływu. Słychać, że ona jakby ma w ciele pamięć tego, jak to działało, ale jednocześnie to ciśnienie wysokie jest tak ciężkie do utrzymania i ta krtań tak często chce iść w dół, że te dźwięki po prostu nie potrafią zawsze trafiać czysto. Jakby to jest ta kwintesencja tego problemu. Nie, że Doda nie słyszy, nie, że coś tam innego, tylko że tak jakby stworzenie tych kolejn stylistycznych, bo to miały być stylistyczne rzeczy, tak jak ja to rozumiem, to miał być dodatkowy wyraz buntu, może to miał być dodatkowy wyraz takiego właśnie niedbalstwa i takiego wyjebongo. Może to miał być jakiś wyraz takiego imidżu, może trochę bezczelności, może trochę zadziorności, może po prostu chciała być rockmenką czasami. I te wszystkie rzeczy stylistycznie miały sens, ale stworzyły warunki dla głosu bardzo trudne, żeby on naturalnie umiał w tym istnieć. Może też to był jakiś bardzo trudny czas dla Dody wtedy, albo jakiś bardzo trudny koncert, bo kolejne 3 lata później, w 2012, jest całkiem spoko. Mówią mi, jesteś kimś, możesz mieć każde. Znowu widać na jej twarzy energię. A, i właśnie to chyba jest to, co ostatnio też powiedziałam przy jednym z ostatnich występów Dody na żywo, które reagowałam, że Doda ma bardzo dużą zmienność, że głos reaguje bardzo mocno na zmiany jej samopoczucia, nastroju, bo widać po jej twarzy, kiedy ona jest zrelaksowana i ma energię i pozwala na przepływ, a kiedy nie. W tym występie pozwala i ma energię. Jej twarz jest ekspresyjna, tak jakby ona chciała coś powiedzieć i ta historia jest najważniejsza. A w tym poprzednim występie zamurowana twarz, jakby zero tej radości i tej energii, więc na pewno też to jest powiązane. Ale ja jedno chcę i nikt nie zrozumie, że dla mnie liczy się kochanie. Okej, okay. Jest kolejna, ale też jest ciekawa manipulacja samogłoskami, że te samogłoski no, brzmią trochę inaczej i mam wrażenie, że każda samogłoska jest jakby faktycznie z innej parafii, że brzmi jakby zupełnie 5 różnych kolorów. Mamy zamiast z jednej palety barw, są z 5 palet barw, o. Ale to jest mój świat. Lubię ten kolor. Kocham to na... Lubię tą jasność. To jest moja ulubiona Doda. Tak, to jest moja ulubiona Doda. Super, super. Liczę zawręczyć lecz, chociaż świat, ludzie źli, nie pozwolą nam być tak ubrane.
To jest obniżona krtań, cofnięte brzmienie do tyłu, zwiększone ciśnienie. To jest ta kolejna, o której mówiłam. Fanką kolei nie jestem, a jestem mega wielką fanką tego jasnego brzmienia, bo Duda jest wspaniale brzmiąca, kiedy robi to. Że nie boję życia się. Tu był taki... Okej, intonacja siada, nie znowu dlatego, że Duda nie słyszy i mamy i dla tego, prawie że poszła taraca do tego dźwięku, prawie że, bo ciśnienie było tak mocne, że wyciągnęło głos wyżej. To jest jakby kolejna rzecz, że to ciśnienie zaburza w dwie strony. Może dociążyć głos i nie pozwolić mu iść w górę, albo wybić go jak torpedę po prostu ponad oczekiwany dźwięk. Teraz najlepszy moment całego występu. Mówią mi, olej go. To koniec. To jest trochę niemiłe. To był jedyny fragment w tym całym występie bez ciśnienia. To był normalny, zwykły, gadany głos Dody. Fenomenalny. Jeszcze raz. Mówią mi, olej go. Obudź się i przestań śnić. Bez ciśnienia oznacza naturalnie. Tak jak mówię. Na zasadzie gadam i nagle śpiewam. Mówię do ciebie i opowiadam ci historię i nagle zaczynam mówić mi jakąś melodię, tak? Więc chodzi o to naturalne przenikanie się między głosem mówionym a śpiewanym bez dodawania ciśnienia, bez robienia więcej. I to jest najpiękniejszy głos zawsze, jaki człowiek może mieć. Więc to jest mój ulubiony fragment tego występu. Chora na czaski, chora na słowa. Lubię. Chora się boli głowa. Mam wrażenie, że te wyższe dźwięki jeszcze powstrzymują trochę Dodę przed tym ciśnieniem za mocno. Jest jasność. Młodości są możliwe, dla Bogu jasne jest. Okej, to mi się bardzo podoba. Jasność w głosie Dody uwielbiam. Uwielbiam. Teraz pójdziemy do bardzo ciekawego nagrania. Dwa lata później, w 2014 roku, Duda ma 30 lat i ma taki bardzo fajny secik akustyczny. Nie zmieniaj się. Nic więcej nie chciałam. Piękne flow, bez ciśnienia. Wciąż kochaj mnie. Tu jest ciśnienie. Na tych dźwiękach mocniejszych Duda włącza. A to jest pierwszy moment, kiedy słyszę ją taką eteryczną. Tak wtedy myślała. Samogłoski są te same, równe. Poszedłeś gdzie? Na górze może nie było poszedłeś, tylko bardziej paszedłeś, ale to taka drobna rzecz, ale zauważam tu taką prawidłowość, że Duda, która pozwala sobie być bardziej wrażliwa i miękka i taka eteryczna w piosenkach, nie ma potrzeby manipulowania samogłoskami. Tak bardzo jak Duda, która chce z wygarem zaśpiewać. Macie, nie chcecie, teraz to wiem. I też dykcja jest lepsza jakoś. Piękny głos. Napięta szyja jest, ale oprócz tego... Nie no, słychać to w głosie. Słychać w głosie trzymanie i to, że ten głos, że flow się zacina, kiedy włącza się ciśnienie. Tak jakby ciśnienie odbiera flow. Flow, czyli przepływ, czyli pozwolenie na... Tak a propos, flow w głosie, będę miała warsztaty 24 w sobotę. Teraz, zaraz. Jeżeli chcesz jeszcze przyjechać, nie wiem, czy jeszcze mam miejsca, bo nagrywam to 9, ale jeżeli masz ochotę przyjechać do Opola do mnie na jeden dzień i uczyć się o flow w głosie i o przepływowości, na pozwalaniu na to, żeby powietrze i dźwięk wypływały tak samo istnie, bez żadnej właśnie pilnowania, bez kontroli, bez trzymania takiego kurczowego, bez starania się, jeżeli chcesz odzyskać tą naturalną swobodę, którą każde dziecko kiedyś miało, to zapraszam. No i właśnie u Dody mam takie poczucie, że ten flow jest blokowany przez włączające się ciśnienie. No i słychać to w głosie, że jest to zatrzymane. Natomiast artystycznie, stylistycznie, bueno. Cudownie. Kolejna piosenka z tego samego setu. Hej, 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 hej. Nie bój się stawiać czoła tym, którymi rządzi pieniądz zła. On się nie liczy wtedy, gdy swój bilans duszy. Czuję delikatne, delikatną walkę o dźwięczność. Tak jakby głos był zmęczony. I pytają, czemu tak? Ja choć śniłam, wciąż pytałam, czemu nie?
Słychać zmęczony głos, słychać delikatne przerwania w ciągłości dźwięczności, że tak jakby głos nie jest dźwięczny cały czas, tylko delikatnie przerywa i wchodzi na chwilę falset. To są takie drobne momenty, bardzo często pomiędzy spółgłoską a samogłoską. Na zasadzie zamiast śpiewać K, jest K. Tak? Taka drobna, takie załamanie czegoś, właśnie załamanie tej dźwięczności, co sugeruje zmęczenie głosu, co samo w sobie nie jest jakby niczym, ale mówi dużo o tym, co było w poprzedniej piosence, że się zmęczyłam, że tamte dźwięki mnie kosztowały. Bo los jest zawsze w moich rękach. Piękna, otwarta, okrągła głowa. W stronie wiernie trwa, tak czy nie, by nie krzywdzić nic innych. Nie krzywdzę też siebie. Mam swój świat, znalazłam. Podoba mi się ta doda. Zwracam jej. Trochę lżejsze. Ale miłość wskaże mi. Pamiętam, życie skarbem jest wielkie. Ale głos cały czas przerywa. Przerywa. Odkryć to. Odkryć go. Przerywa. Często przerywa, więc to sugeruje właśnie duże zmęczenie i wewnętrzną walkę o pozostawienie w dźwięczności, w brzmieniu. No i to nam mówi o tym, że jest napięciowy głos. Czyli pracuje na bazie ciśnienia. Czyli ciśnienie determinuje, czy on się zewrze, czy nie. Ciśnienie determinuje wysokość, determinuje głośność i jakby ciśnienie jest zarządcą głosu. Kiedy ciśnienie jest zarządcą głosu, każdy głos jest walką o przetrwanie i każdy głos wymaga siły od autora dźwięku, od właściciela głosu. Nie możesz po prostu lekko, bezkosztowo tak o śpiewać, tylko każdy dźwięk wymaga od ciebie pracy. A kiedy wymaga pracy, to nie może płynąć swobodnie i bardzo często zdrowo. No nie jest, bo się męczysz. Czy jest pięknie? Zależy, co się komu podoba. Ale niektórzy ludzie będą słyszeć to zmęczenie w głosie. W tej pierwszej piosence... najbardziej lubię te... kiedy ona odpuszcza, bo dla mnie to jest ulga. Już nie męczę się. I jakby dla mnie to jest piękne w tym, że ona odpuszcza, ale nie ten trzymany dźwięk, o który walczy. O to chodzi, nie? Więc niektórym to się spodoba. Niektórzy, którzy mają walkę całe życie, jakby tak personalnie, odbiorcy w publiczności, jeżeli ktoś całe życie walczy, to będzie bardzo rezonował z Dodą, która też walczy o dźwięk i będzie czuł super powinowactwo i będzie miał takie poczucie, że tak, ja ją czaję, ja ją kumam, ona jest super wokalistką i ona dokładnie opowiada o tym, co ja przeżywam, bo on też walczy. Ale dla osób, które nie mają tendencji walczącej, Doda będzie agresywna, bo oni nie rozumieją, po co walczyć. Więc zależy od twojej tendencji emocjonalnej, co ty robisz w stresie, jakby jaka jest twoja metoda, mechanizm zarządzania sytuacjami w życiu. Czy walczysz, czy nie walczysz? Doda walczy. I wszyscy, którzy walczą, będą czuli, że aha, ona mi pasuje. Więc zdrowo nie, ale pięknie, zależy, co się komu podoba. No i teraz, czy z duszą? Definitywnie jakby słychać jej ból, słychać jej w tej walce dużo bólu słychać, więc jakby jest ta dusza, ale teraz jest piosenka o radości, a ja nadal słyszę walkę. I teraz w tej piosence Dezyda ma być chyba lżej, ma być fajnie, ma być lekko, radośnie, a ja nadal słyszę walkę i nie mogę się pozbyć tego uczucia, że dalej jest walcząco. No i nie możesz tego uniknąć. Z tego samego setu... To ja mam władzę, a ty grzecznie leżysz tu przy ścianie. Utopić... Podoba mi się bardzo. W łyżeczce suchej wody. Przerywa dźwięczność, ale bardzo mi się podoba. I niezłość Dody. Też jakby to, co powiedziałam o tej walce, że słychać, nawet w tym falsecie, kiedy ona jest eteryczna i nagle przerywa w ogóle łączność i jest tylko powietrze, ona potem wraca do brzmienia, to można to zinterpretować jako taką desperację albo jakąś taką super tęsknotę, złamanie, smutek. I ludzie będą słyszeć emocje, będą słyszeć tą duszę w niej, ale te wszystkie emocje będą związane jakby z tą trudną stroną życia, że bardzo trudno będzie usłyszeć emocje jasne i lekkie. Radość, szczęście, pokój. Bardzo trudno będzie to usłyszeć w jej głosie, dlatego że kiedy jest walka o dźwięk, to my słyszymy po prostu walkę i ta walka będzie przybierała czasem smutny tor, czasem agresywny tor, czasem jakiś taki zadzior i nawet seksualny tor, ale cały czas jakby będzie ciśnienie i będzie walka, nie? 2 lata później Doda jest najpiękniejsza, jaką widziałam kiedykolwiek w życiu. Nie widziałam nigdy wcześniej, żeby miała te włosy, pewnie to jest peruka, ale jestem zakochana w tym kolorze. Ona wygląda niesamowicie. Widzę z góry zabierz ją gdziekolwiek, byle nie w miejsca, gdzie bardzo ładna góra, lubię to. Nasze rodziło się
to. Nasze spełniało się, nie patrzę, nie chcę. Powiedz jej cokolwiek, byle nie słowo te. Okej. To jest pierwszy moment, w którym słyszę, że te długie dźwięki, które wcześniej były takie jasne i krzyczące lekko, to co mi się podobało, słychać było tam napięcie czasami, ale one były jasne i cały czas były jakby z przodu. Teraz po raz pierwszy te dźwięki są takie ciemne i niskie i też wpadają w kolejny. Tego rodzaju dźwięki wcześniej nie wpadały w kolejny. To ta wpadała w kolejny na dołach, a nigdy nie w środku, a teraz nagle wpada w środku. Skoro recepta jest gotowa. Lubię góry, lubię jasność. To też lubię. Delikatna nieprecyzja intonacyjna. Nieprecyzja, brak precyzji. Już zna, zabierz ją gdziekolwiek. Ona to dźwiga. Umie to udźwignąć, ale nadal to jest dźwiganie. Chociaż ta góra mi się podoba, bo nawiązuje do tego poprzedniego głosu, kiedy ona była lekka jeszcze. Więc dla mnie to jest taka kwestia, że wziąć to, co jest, właśnie chciałam powiedzieć, skopiować i... A to jest piosenka kopiuj wklej. Ale właśnie miałam ochotę powiedzieć, że wziąć to, skopiować, dodać jedną modyfikację. Jaka ta modyfikacja by była? Zdjąć ciśnienie. Gdzie jest ciśnienie generowane? W napiętym brzuchu. Czyli puścić pasek z tych spodni, dać jej ubranie, w którym ona może brzuch mieć szerszy, grubszy, puścić brzuch i kazać jej usiąść, czy położyć się, czy cokolwiek generalnie, żeby zdjąć napięcie z mięśni brzucha, z tej tłoczni brzusznej, to jest dosłownie jak tłok taki, tłok ciśnienia, i wkleić. I dokładnie te same dźwięki, dokładnie ta sama energia, dokładnie to samo na buzi, jakby nic nie trzeba zmieniać. Tylko zdjąć tłocznię brzuszną i od razu ten dźwięk byłby jasny, byłby 5 razy lżejszy. Ona by się 5 razy mniej zmęczyła. Więc jakby wszystko jest fantastycznie, ale teraz to dopiero zobaczyłam to, że ten pasek cały czas i że Doda zawsze ma obcisłe ubranie i Doda zawsze jest szczupła. I zastanawia mnie to, jak dużo w jej brzuchu jest puszczone lekko. Zastanawia mnie. W tym samym roku jest też taki bardzo ciekawy występ z Nie Daj Się, znowu tą samą piosenką, ale już ją znam. Tak samo znam Jagę już teraz. Ktoś na górze, gdzieś na chmurze nam dół narysował go. Dół był mega. Matka zazdrość w ludziach łudzi gniew. O, pojawia się głowa po raz pierwszy. No i falset nie ma kontroli, ale ta głowa podczas vibrato to jest reakcja napięciowa i stresowa. Teraz już tłumaczę. Vibrato naturalne pojawia się wtedy, kiedy głos płynie i nagle jest puszczony i traci kontrolę. Tak jakby jest, ja to w głowie czuję jako taki pstryczek, puść. Tak? Puszcza. Pojawia się vibrato, naturalne. W momencie, w którym chcesz zawibrować i chcesz puścić, ale nie puszczasz tak naprawdę. Jakby ciało zaczyna się całe, to jest jakby takie jakby spazmy tych mięśni. Tak jakby mięśni się spazmatycznie puszczały i kurczyły, rozprężały, chcąc pozwolić na to, ale twój umysł nie pozwala na puszczenie kontroli, więc jest walka i jakby w tej we w te i pojawia się delikatne drżenie. I to jest to. To jest to, co się dzieje u Dody. W ogóle pominę całą scenografię tutaj, bo jest wybitna. Kocham to. Każdy na początku wierzy, że kocham. Jest dla niego plan. To mi się podoba, jest fajnie gadająco. Spełnić go, chociaż ceny znam. Nie tak dużo ciśnienia w wózek. Matka zazdrość w ludziach budzi mnie. Super. Delikatne problemy intonacyjne. Jest za nisko. No i to jest właśnie wina ciśnienia. Że ono wchodzi w tą kolejnę, bo tak Doda nauczyła swoje ciało pracować i po prostu nie puszcza.
3 lata później, 2019 rok, Doda ma 35 lat i bardzo wzruszający występ, bardzo piękny artystycznie i emocjonalny. Kiedy zegar stanął znienacka, jest pięknie z wydechem, pięknie. Poczułam nagle, jak zamarza mi oddech i krew. Mogą zaklęcia modlitwy. Głowa była trzęsąca się. Nic nie odstanie się, we łzach cała budzę się. I tutaj na przykład znowu słyszę przerwanie brzmienia, ale zastanawiam się, czy to był jej wybór artystyczny, stylistyczny, czy niechcące te brzmienie się znowu przerwało. I mam w tym występie duży problem, żeby ocenić, co jest z wyboru, a co nie, ale podejrzewam, że mało jest z wyboru. Że brzmienie na przykład jest z wyboru, że vibrato z wyboru, że wydech, fraza, te wszystkie artystyczne kwestie. Ale na przykład przerwanie brzmienia głosu raczej nie jest z wyboru, tak mi się wydaje. Trzęsąca głowa też raczej nie. Czarna pora dnia. Ładnie. I droga łez. Bardzo ładne samogłoski tutaj. Bardzo ładne. Nie wolno płakać mi. Przerwanie brzmienia znowu było na mi. Gdy z nieba lecą łzy. Piękne łzy, piękne. Tam, gdzie leja słońc. Ale słońc było bardziej przez A, jakby słońc. I znowu będzie lato, a tam za tęczą będziesz ty. Pięknie. Czepiam się drobnych rzeczy, żeby pokazać jakby, co się konkretnie dzieje. Of course! Nie wiem, czy na tym etapie Doda już potrafi samogłoski śpiewać czyste, takie, jakie miały być zawsze, w sensie w tych naszych polskich słowach. W ogóle polski jest bardzo trudnym językiem do śpiewania. Bardzo trudno się to śpiewa. Te czyste samogłoski są wymagające. One często nie pasują do tego, czego wymaga miks od naszej buzi na przykład. W sensie, jeżeli chcemy miksować, to nasze samogłoski nie mogą być czyste. One muszą być delikatnie zmanipulowane. Jeżeli chcemy beltować, to muszą być lekko inaczej zmanipulowane. Jeżeli chcemy śpiewać falsetem, to musi być lekko inaczej zmanipulowane. I te manipulacje bardzo słychać, bo nasz język polski ma tylko te 6 czystych bardzo samogłosek. A, E, I, O, U, Y. I nie możesz zrobić A, bo to jest amerykańska samogłoska, to nie jest polska i to wszyscy będą słyszeć, że to coś nie działa. Więc Doda, która manipuluje samogłoskami, brzmi lekko, po prostu dziwacznie momentami, jakby nie śpiewała polskich słów przez te samogłoski. Ale oprócz tego artystycznie bardzo mi się podobało. Gdyby zasnął świat. O, ciekawe miejsce z przodu. Dzwoniłam ci. Znowu tył. Snu, by spytać, kiedy spotkam cię, bo nie ma już. Jest delikatne. Nie ma cię. Ta trzęsienie głowy. Światła tylko czar. Też prawa brew jest bardzo mocno do góry. I droga łez. Nie wolno płakać mi. Zawsze na mi zanika dźwięczność. Mi, tak jakby mychy i. Prawie że tak to było wyśpiewane. Ciekawe, ciekawe. 3 lata później, 38 lat, czyli 2022 rok. To już całkiem niedawno. Radio Z i już. To był chyba znowu mój ulubiony, najbardziej interesujący dla mnie fragment, bo najbardziej niezaplanowany i taki spontaniczny. Słychać było spontaniczność, bo Radio Z było zaśpiewane pełnym głosem i nagle już straciło to brzmienie. Bardzo ciekawe. Radio Z i już. Ale nie da się jakoś szczególnie upierać, że muszę to rozkminić. You said you're my music of life, but you can talk without a line. Piękne brzmienie. Aha, przy Aquarii Doda zmiękła. Przy Aquarii coś było inaczej. Doda, mam poczucie, że zmiękła emocjonalnie, stała się trochę inną postacią sceniczną, bardziej, no taką mniej zadziorną, mniej agresywną. Dużo agresji z niej uszło. Nie słyszę agresji w jej głosie już, ale widać na jej ciele autoagresję, bo patrz na szyję. I always give my heart to you. Widzisz? Przestaje śpiewać czysta szyja i nagle patrz na szyję. Jest miękka, bez napięć, bez zmarszczek. Doda oddycha. Nic się nie dzieje. Ładna, gładka szyja. Nagle. Stop. To jest diametralnie inna szyja od w tej poprzedniej. Więc Doda straciła agresję w głosie, straciła ten zadzior, przestała wywalać tak mocno. Chociaż umie to dalej robić,
ale nie jest to teraz jej preferencją brzmieniową. Patrząc na wszystkie piosenki, które wydała w Aquarii, to nie jest jej preferencja brzmieniowa, to nie jest jej główne brzmienie. To jest jedno z, ale pozostała w niej autoagresja, że głos dalej jest walką, no bo widać szyję. Z boku też widać, że wszystko się podnosi. Nakarm mnie sobą, jestem głodna miłości. Przytulę kamień, kiedy ma twoje oczy. Widzę w nich tylko mrok i nie chcę uciec stąd. Bardzo lekki, falsetowy głos. To jest tak, jakby Doda przeszła z pełnego zwarcia fałdów głosowych na zwarcie bez mięśnia w tryb M2. Mamy generalnie dwa tryby funkcjonowania krtani, które są użytkowe w śpiewie rozrywkowym. Tryb M1, czyli głos piersiowy, czyli pełne zwarcie z mięśniem, i głos M2, czyli mięsień nie pracuje. I słychać dużo mniejszą masę. To jest mniejsza masa. Doda dużo w tej płycie używa mniejszej masy, M2. Bardzo ciekawe. It's like I'm dreaming, but I feel so numb. Sometimes our life becomes a dream. Doda dużo lżej wychodzi z kolein. Jakoś dużo łatwiej to idzie. I guess I knew this day would come. I'm not the girl you want me to be, no. Jest fajnie, jest głos bardziej stabilny. Ładne doły, ładne brzmiące, dźwięczne. Ładnie. Ale teraz czoło się nagle spięło i oczy się zrobiły groźne lekko. Znowu walka w środku. Delikatne trzęsienie, delikatne. Wszystko, co mogę zaobserwować jakby z tej kategorii, że jest napięcie. To jest tak, trzęsąca się głowa, szyja napięta i jakby widać wszystkie mięśnie. Mówi się, że żyły widać. To są po prostu mięśnie, które się napinają. Chociaż żyły też mogą wychodzić, ale raczej tu u Dody są mięśnie. Dalej, żuchwa, która jest bardzo w ciekawy sposób taka mało ruchliwa, w sensie, że ona cały czas jest bardzo blisko górnych zębów. Ta dolna żuchwa nie otwiera się mocno. Są pojedyncze dźwięki, kiedy się tylko otwiera. Te takie skupione oczy, delikatne ściągnięte brwi, to są drobne rzeczy, ale widać to delikatne ściągnięcie, że tutaj się coś marszczy z przodu. Czasem podnosząca się brew delikatnie do góry i często wychylająca się głowa w ten sposób. To są te typowe objawy wewnętrznego słabego zarządzania ciśnieniem. I to jest to, że 2003 rok i Doda zarządzała ciśnieniem bardzo dobrze, a teraz już 2022 dużo trudniej jej wytrzymać wewnętrznie, ma więcej objawów zewnętrznych. To wszystko, co powiedziałam, to są zewnętrzne objawy tego dużego ciśnienia w środku. Tu jest ten moment fajny. Our time is up, I think we've said enough. The more I climb, the more I fall. My heart is up. Na fall się fajnie buja otwiera. O, i tutaj też się otworzyła. To było bardzo fajne. Więc są momenty, że ta żuchwa robi fajną rzecz. No i tyle z tego roku. Ale zauważmy, że to, co jakby brzmieniowo możemy usłyszeć, to powrót jasności, co mnie bardzo cieszy, bo od jasności Doda zaczęła jako dziecko i potem w 2003 roku też miała jej jeszcze dużo. I bardzo mnie cieszy powrót do jasności. No i teraz z poprzedniego roku, nasz ostatni do analizy film, to jest melodia ta, też nagrania akustycznego. Doda ma 39 lat wtedy. Na moich myślach znamie mam. Są takie, widzicie te małe drgawki ciała? Smutna piosenka to nie ja. Bardzo często są, no one. Zapomnieć jest trudno. Wygląda super uroczo zresztą. Taniec chcę ci dać, weź ostatni wdech o czerwonej sukni sen. Ona, a ten uśmiech. O, chwila. Zaraz, mamy tutaj super ciasną sukienkę, więc zobaczymy fajne rzeczy. Ale pojawia się uśmiech na ustach, ale to nie jest uśmiech, tylko to jest samogłoska śpiewana w ten sposób. I to się też często pojawia. Sukni sen. Tak? Sen. To nie był do końca uśmiech, to po prostu było bardzo płaskie E. A teraz hit tej całej analizy głosu. W końcu widzę Dodę w miękkim ubraniu,
w zbliżeniu na brzuch będzie teraz wdech. Zobacz, czy zauważysz. Jaki to będzie wdech? Możemy nawet powiększyć. Możesz zrobić, Asiu, mnie w kółku, a ja będę pokazywać na brzuch Dody. Uwaga, patrz na... Zimną wodą zmywa... Brzuch się nie ruszył, jeszcze raz. Zwróć uwagę, że dopiero od żeber w górę widzimy ruch i widzimy ruch tutaj. To jest tak zwany górny tor oddechowy, tak można to powiedzieć. Czyli żebra się podnoszą, rozszerzają, ale brzuch nie puszcza. Brzuch jest twardy, wciągnięty i tak samo płaski jak wcześniej. Czyli oddech nie jest głęboki. Czyli w ogóle przepona nie robi tego, co ma robić. W sensie nie ma pozwolenia, bo mięśnie brzucha są napięte. I teraz wszystko ma sens, co widziałam wcześniej w tym pasku, w tej peruce brązowe włosy, że wystarczyłoby zdjąć napięcie tłoczni brzusznej. Ciśnienie od brzucha lecące mocno w fałdy głosowe i te wszystkie delikatne drgawki ciała, by ustały. Patrz na oddech. Patrz. Zimną wodę. Tylko pierś się podniosła, ale brzuch nic. Zero. I znowu. Bo we mnie ty. Brzuch nie rusza się. Melodia gra. Chcesz zagłuszyć ją każdego dnia. I nie spływa tuż na bukiety róż. Miłość ta nie jest wrogiem. Ale brzmienie bardzo ładne. Brzmienie bardzo ładne. Bardzo. Miliony wspomnień, mały gest. I ja teraz tworzę. Ładnie, jest lekko, jest dużo, dużo głowy jest w tym brzmieniu. Twoim wrogiem jest. O, fajne. Jeden raz, a nie chcę ci. Zastanawiam się tylko, jak by zaśpiewała to Doda w 2003 roku, 20 lat wcześniej. Wydaje mi się, że by to raczej tak beltowała, w sensie, że byłby to krzykliwy głos, dużo tej agresji na zewnątrz, dużo też przepływu i pozwolenia. I jakby to, co się zrobiło na niekorzyść w tym całym procesie, to, że Doda straciła przyzwolenie na przepływ. Mam takie poczucie, że na samym początku bardzo dużo przez nią płynęło energii i wydechu. Ale to jest męczące, jeżeli mamy duże ciśnienie, bo jakby cały czas trzeba pracować o każdy dźwięk. Trzeba walczyć. Więc to jest męczące, więc oczywiście człowiek ma prawo się zmęczyć po 20 latach, 30 latach takiego śpiewania. Ma wszelkie prawo się zmęczyć, ale mogłaby zdjąć ciśnienie, ale zachować przepływ. To bym chciała, żeby zachowała przepływowość i szybkość tego powietrza i energii przepływającej przez ciało. Żeby ta wibracja mogła po prostu naturalnie płynąć. To by było ideolo. W tym brzmieniu jest faktycznie dużo więcej głowy, co to znaczy, że zdjęła ciśnienie, więc super. Miłość. W sensie trochę zdjęła. Nie jest wrogiem już, bo we mnie tylko ta melodia gra. Ale zarobista aranżacja. Ją każdego dnia i nie spływa już na bukiety róż. Miłość ta nie jest wrogiem już, yeah. O, fenomenalny występ, ogólnie fenomenalny, przepiękny, mega moment. I wy to słyszycie? No i potem 2024 rok, ten obecny, kilka już reakcji na Dodę zrobiłam, było Nim zajdzie słońce. Dużo z was mówi, że Doda nie śpiewa tego na żywo, dużo z kolei innych broni, że Doda zawsze śpiewa na żywo. I szczerze mówiąc, jeżeli śpiewa na żywo, to mam poczucie, że zaczęła teraz powrót do siebie, bo w końcu teraz śpiewa znowu dźwięki, które śpiewała wcześniej, dawno, dawno temu. I one właśnie mają przepływowość, mają dużo energii, nadal mają ciśnienie. I widać na twarzy Dody, że ona jest skupiona i że kontroluje, że to napięcie jest w niej. Ale to już nie jest to samo, co 2 lata temu, 6 lat temu, 8. I te wszystkie bardzo trudne momenty, które oglądaliśmy. Okej, no i właśnie ten głos to jest tak jakby powrót Dody do tamtych jasnych, ale dźwięcznych, ale silnych, ale po prostu zarąbistych dźwięków. Chciałabym teraz bardzo, żeby Doda odpięła wszystkie ciasne pasy, wyrzuciła wszystkie ciasne spodnie i pozwoliła sobie puścić brzuch. To jest moje marzenie dla niej, w takim kontekście, żeby jej głos zobaczył, jak to jest. Jak to jest bez ciśnienia. No ale jakby oprócz tego mam takie poczucie, że teraz 2024 rok jest jakimś takim punktem przełomowym, że coś jest inaczej, że te ostatnie występy, które ja oglądam, Dody są inne, są lekkie. Doda jest
pełna blasku na scenie. Jest taka energetyczna, jakby, że wraca do siebie. Takie mam poczucie. Dlatego mam nadzieję, że za 10 lat znowu zrobię to, taką analizę i pod koniec powiem, no i wróciła do siebie. Teraz mam takie poczucie, że zaczęła wracać, że zdejmuje ciśnienie, odkrywa więcej głowy, szuka nowych dróg, szuka znowu jasności, radzi sobie z kolejnami, bo przez ostatnie lata w ogóle sobie nie radziła z nimi. Teraz sobie radzi, wychodzi z tych kolein, odzyskuje lekkość i energię i przepływowość, no, ale bardzo bym chciała, żeby właśnie porzuciła ciasny brzuch i ciśnienie z brzucha i po prostu puściła go, wywaliła go na zewnątrz. I może, no pewnie tego nie zrobi, bo to się kłóci z, jakby znowu wizerunkiem, z imidżem, z tym, że ona ma być sexy, szczupła, pociągająca, atrakcyjna i jakby to wszystko sprawia, że ona musi mieć ten płaski brzuch, bo takie są kulturowe wymagania, ale to też jakby cały czas sabotuje ten powrót do swobody wokalnej. Tak, no więc tyle. To jest moja analiza głosu Dody. Podobało mi się to wszystko, co dzisiaj usłyszałam i wcześniej, jak przygotowywałam. Wielu mi tak byłam w ogóle zaskoczona, bo nie wiedziałam, że Doda tak kiedyś śpiewała. To mówiłam już wcześniej, że często polskiej muzyki nie słuchałam, dlatego że nie było to w moim domu po prostu puszczane, więc ja nie znałam tych utworów sprzed lat i nie wiedziałam, jak ona śpiewała nawet. No więc teraz czuję się bardziej kompetentna w zakresie Dody i jej głosu. No i mam nadzieję, że wam się ta analiza podobała. Jeżeli tak, to koniecznie pisz w komentarzu, którym element kariery Dody, który moment w jej karierze dla ciebie najbardziej się podobał, był najbardziej atrakcyjny brzmieniowo. I możesz też uzupełnić tutaj to, co powiedziałam, jakimiś wnioskami z jej życia, bo mogło być tak, że niektóre z tych rzeczy, które się działy w jej głosie, miały źródło w jakichś doświadczeniach życiowych. Może znajdziesz taką zależność. Nie znam tak bardzo, czytałam Wikipedię, ale nie wiem, czy to jakby coś mi wniosło, raczej mało mi wniosło, bo nie miałam takich wniosków. Ale możesz uzupełnić to moją wiedzę, możesz coś dopowiedzieć i polajkować ten film. I wysłać jakiemuś znajomemu fanowi Dody. Albo fance Dody. Którego albo którą znasz. No i tyle. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Buziaki. Pa, pa.